Hejka, jedziemy na wycieczkę do Krakowa. Tam Lululka, tam tu tatulka. Antosia nie ma, pojechał do dziadków. No, nie ma go z nami. Niestety, ale po prostu odkąd się tylko obudził, to było kiedy babcia przyjedzie, kiedy babcia po mnie przyjedzie, kiedy przyjadą. Cały czas ich wypatrywał przez okno, więc pojechał i też będzie, myślę, zadowolony. A my jedziemy. Nie śmiejać pociągiem, ale wytoczyłam działa, aby tego nie robić. A chyba wiem, jakie zadziałało, bo powiedziałam, że w pociągu jadę, jakbym była sama. I to chyba zadziałało. Jest 16 stopni. Sobota. Która dzisiaj jest w ogóle? 18. 18, ale jest. Babcia się cały czas coś psuje. Czas go wymienić. Co to kupujemy? Dacie Docker. Dobrze, może. Oczywiście to jest żart. Nie jest żart. Żart. Energy lat, na parzach lecą. Budują. Śmieję się, że umył auto i błędy cały czas jakieś wyskakują, że to jest robocze auto, ono musi być brudne. Co? Co lalunia? Lalunia już widzi. Tropical fruits. Najlepsze. W Lidlu są i są też Biedronce, ale inne. Ale też tropicalne. Najlepsze. Wiemy. Jesteśmy w Krakowie! I wracamy. Zajechali, objechali rondo i wracamy. Nie no, żartuję. Jedziemy zaparkować na galerię. A co będziemy dalej robić? Idziemy pod smoka. Co my będziemy robić? Pójdziemy na rynek. Dobra, wyłączę się, bo mi zaraz YouTube zablokuje za prawa autorskie. Co Lusia? Kraków czuje wiosnę. 18 stopni. Pan spuścił dach w kabrio. Ubrał sobie kaszkiecik w krateczkę. I nawet nie zdaję sobie sprawy, że ja teraz o nim mówię. Ale to śmieszne trochę takie. Marzec. Ledwo słońce wyszło, a on las. Fura i komura. Ciu! Ciu! Ej, popatrz, co się stało. Co się stało? Zawróciło nas! Czuję się, jakbym pierwszy raz w Krakowie była. Co? Czuję się, jakbym pierwszy raz w Krakowie była. No jesteś. Musiałeś mi wejść w kadr? Jesteśmy już w Krakowie. Idziemy coś zjeść. Obeszliśmy rynek. Anglicy w Krakowie jak zwykle zachowują się jak u siebie. Jesteśmy z Leninią. Czekamy na tacę. Poszedł zamówić burgery, ale weźmiemy sobie na wynos i gdzieś siądziemy. Bo jest tak dużo ludzi, że chyba nawet jakby ktoś wyszedł, to nie siedziałybyśmy tam. Nie? Lulcia. Siedzi.
siedzimy w parku. Lulu się bawi łyżką, bo czekamy na to zamówienie. Mamy 20 minut. Ale jesteśmy pierwsi i 20 minut? Czy tak, łyżka? Jeszcze zobaczcie, jaką nam dali ubitą. Masz. A potem pójdziemy się przejść na Wawel, nie? Pójdziemy. Bo rynek żeśmy zwiedzili w tempie ekspresowym. I ja oczywiście mam parcie, żeby coś kupić Antosiowi. Chcę mu kupić takiego pluszowego smoka. Są przefajne. Ale zobaczmy jeszcze. Bo znając tatę, to on to tak zrobi, że nie spotkamy już później żadnego stoiska i nie kupimy smoka. Jezus Maria, co to jest? Jaki wielki burger! Tak sobie spacerujemy i zobaczcie, kogo znalazłam. Krasnoludka! Królewna i krasnoludki. Spotkałyśmy się. No takie nieprzypadkowe do końca. Myśmy wybrali się do Krakowa, ja napisałam do Asi. Ale Asia nie odpisywała i myślałam, że już nic z tego, ale podczas obiadu zadzwoniła, a nie, nawet odczytałam wiadomość z numerem telefonu i zadzwoniłam i się spotkałyśmy pod Wawelem. A tak się udało, że można powiedzieć, że dzisiaj jest pierwszy dzień wiosny, ponieważ jest 18 stopni, jest nie, masakra. Nawet więcej. Masakra. No. Gdybym nie mieszkała w Oslo, to bym się chyba tu zagubiła. No tak. Nie, bo jest masakra, po prostu jest tak wszędzie, tak dużo ludzi. Jak mrówki dzisiaj wszyscy wyszli. Jesteśmy wszyscy. A tam jest moja. Jest. Kochani, myśmy już wrócili. Mąż poszedł jeszcze chyba do sklepu, nie wiem, bo nawet mi nie powiedział, gdzie idzie, poszedł chyba po wodę. Ja mówię tak trochę cicho, bo Laura już śpi. Zasnęła nam po drodze, więc nie budziłam jej już, bo i tak się przebudziła troszeczkę, jak ją wyciągnęliśmy z samochodu. Położyłam ją tylko, ściągnęłam jej, wiecie, buciki, spodnie i śpi w tej koszulce, co po prostu była dzisiaj już. Nie będę jej budzić. Ja nie mogę się doczekać, aż zdejmę buty po całym dniu z nóg i wezmę prysznic i położę się do łóżka, bo troszeczkę jednak jesteśmy zmęczeni. Troszeczkę żeśmy kilometrów po Krakowie zrobili. Tata wraca, ja kończę tego vloga. Nie będę go nagrywać, bo na pewno nie chcę. Wiecie, jak to z nim jest? No, mówiłam, że poszedł po wodę. Widzę, że upojna noc przed nami, dwa karmi i zgrzewka mama i ja. Muszę jeszcze pozbierać Lego, bo widzę, że niepozbierane. Nie pozbieraliśmy przed wyjściem. O, piję tym barkam, bo całą drogę mu się chciało pić. Na raz. No i tak, spotkaliśmy Asię, przemiłe spotkanie, fajnie było się spotkać, fajnie, że się udało. No idź. Tata mnie chciał przegonić, bo się chce rozebrać. Fajny dzień.